W meczu 14. kolejki trzeciej ligi piłkarze Warty Sieradz zwyciężyli z drużyną Startu Otwock 2-1. Spotkanie od pierwszej do ostatniej minuty trzymało w napięciu. Dzisiaj pokazaliśmy, że Warta się raz żyje, że ta ostatnia porażka czy strata punktów, to jest w sporcie takie coś bywa. My dzisiaj pokazaliśmy z drużyną, która ostatnio wygrała 5 spotkań, straciła chyba jedną bramkę, wygraliśmy tak bardzo ważny mecz. Dlatego tutaj brawa dla chłopaków. No i to chyba z takich rzeczy wszystko, no bo mówię, oni te punkty wywalczyli tak jak każde na boisku. Ale cieszy to, że w tak ważnym meczu dla nas odbiliśmy się po porażce, wygraliśmy spotkanie. Także to jest dla mnie najważniejsze. Jak mogliśmy usłyszeć, trener Warty Sieradz nie krył zadowolenia. Sobotnie zwycięstwo nad Startem Otwock dało biało-zielonym 30 punkt w tabeli. Bezpieczna przewaga czterech oczek nad wiceliderem Lechią Tomaszów dobrze prognozuje przed kolejnym spotkaniem. Łatwych meczów nie ma. Musimy w każdym meczu dać siebie 100%, żeby wygrać i myślę, że to widać, że naprawdę bywają mecze, gdzie bardzo ciężko jest strzelić bramkę. Dzisiaj również przegrywaliśmy i udało się doprowadzić do zwycięstwa. Źle zaczęliśmy, straciliśmy głupio bramkę, no i z każdą minutą się napędzaliśmy, tak? Myślę, że dzisiaj tylko i wyłącznie zaważył charakter nasz. To jest szacunek dla chłopaków i naprawdę super, super, że wygraliśmy ten mecz. Naprawdę tylko i wyłącznie walką i zaangażowaniem, bo ciężki, naprawdę bardzo ciężki mecz. Serce do walki, zaangażowanie i hart ducha to cechy, dzięki którym zawodnicy odnieśli to arcyważne zwycięstwo. A co na to kibice? Cała drużyna też daje z siebie, chłopaki wszystko dawają. No, widać, że zostawiają serca trochę na boisku i oby tak dalej. No, lidera mamy i utrzymamy no, po dzisiejszym meczu na pewno. No. I wygraliśmy 2-1 zasłużenie i mogę powiedzieć, że już jesteśmy mistrzem jesieni. Oby słowa jednego z najmłodszych kibiców biało-zielonych były prorocze. Nie pozostaje nic innego, jak pogratulować piłkarzom świetnego wyniku i życzyć kolejnych zwycięstw w takim stylu.